9. Bieg Kmitów w Nowym Wiśniczu. Uważam za otwarty. Ja wam, droga młodzieży, dzieci, życzę jak najlepszych wyników i zadowolenia z tego biegu. Cieszę się, że tak was dużo dzisiaj jest. Serdecznie dziękuję burmistrzowi za to wsparcie naszej organizacji Towarzystwa Miłośników Wiśnicza. Dziękuję bardzo. Start. Pomysł na organizowanie biegu kmitów tutaj w Wiśniczu? W Towarzystwie Miłośników Wiśnicza zrodził się ten pomysł w latach 90. Uznaliśmy, że bieganie jest tym takim sportem najtańszym, najprostszym, nie wymagającym nakładów budżetowych i jakichś specjalnych dotacji. I jest to najlepsza forma usportowienia naszej młodzieży. I to był pierwszy bieg taki, odbył się w roku 95, gdzie startowali właśnie uczniowie naszych szkół, potem w latach następnych również olimpijczycy. No to już jest nasz 9. bieg kmitów. Biorą udział wszystkie szkoły naszej gminy. W tym roku wzięło udział ponad 300 osób. Także bardzo się cieszymy z tego powodu. No i żyje tym biegiem cały Wiśnicz. Która z was pierwsze miejsce zajęła? Zdarza ci się biegać częściej niż od święta? To znaczy ja trenuję w klubie, tylko że właśnie nie jestem na długie dystanse, no ale jednak jakoś mi idzie jeszcze w długi. I jak długo dzisiaj biegłaś? Znaczy czasu nie znam, no ale w porównaniu do innych lat, no to o wiele, wiele lepiej. Frekwencja zadowala organizatorów? No, chcielibyśmy, żeby wszyscy biegali. To jest nasz ideał, to jest cel, do którego dążymy. Właśnie, bo jest kategoria Open, też będą startować dorośli i mieszkańcy. Jeszcze mało. Najwięcej startuje właśnie dzieci z klas młodszych. Ale chcielibyśmy zachęcić, żeby wszyscy biegali. Już cieszymy się chociażby z tego, że przychodzą rodzice, przychodzą dziadkowie, dopingują swoje dzieci. Państwo to widzieli dzisiaj w czasie tego biegu. I zależy nam, żeby włączyła się do tego jak największa grupa naszych mieszkańców. Bieganie na co dzień jest pani pasją, czy dzisiaj od święta tylko? Dzisiaj tylko od święta. Dlaczego? Żeby dać przykład dzieciom. Córkę chce pani zapalić do biegania? Oczywiście, sport to zdrowie.